I witajcie, jestem Happy, to nas kolejny odcinek z naszej serii z Dead Space'a jedyneczki. I w tym odcinku kontynuujemy naszą... O kurde, jak mogę... Jak mogłem tego nie trafić? To będzie jakiś grubasek. A nie, ja nie powinienem mu w brzuch strzelać, dobra. Okej. Okej, zapamiętać, grubasą nie strzelać w brzuch. Bo skakują robaczki, tego nie chcę. Chociaż... Weź to pozbieraj. Amunicji do tego mam sporo. Zaraz pewnie będzie jakiś magazyn. Czy coś. No tego akurat... O! Węzeł mocy. Co? Złoty półprzewodnik. Dobra, wywalę ten. Tu chodzi o pieniądze. Z pieniędzmi nie ma żartów. Ale go rozwaliłem. Oh fuck. Okej. Co on wyrzucił? Strażnie minął. Dobra, to było... niezłe. Jest to coś jeszcze do zebrania takiego? Co, weź to jeszcze. Potraciłem trochę tego zdrowia. Nie złożyło się na dwa? Dobra. Nie złożyło się na dwa. Boże się. Patryk, mów po polsku. Dobra, myślę, że to chyba wszystko tutaj. Tak patrzę jeszcze, czy czegoś tu nie ominąłem, ale chyba nie. Tak, prosto. Dobra, ale to sobie za... Kurde, gnoju. We're online and functional. Finally some good news. Get a tram to the bridge, Isaac. I'm gonna take us back into a geostation. Wait, wait, we're not safe yet. Ship's asteroid defense system is offline. On the way up, the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it. God damn it. I'll start working on it from here. Isaac, meet me at the bridge. You can do more good here than I can. Okej. Wierzę ci. Miło, że we mnie tak wierzysz. Ale nie wiem, czy podołam. Chyba czas też zwiększać wytrzymałość pancerza.
Nie, co ja to zbieram. Może później kupię sobie te... Ten miotacz pomieni na te małe stworki. To bardzo... Bardzo wygląda źle. Okej. Otóż ty w życiu. To jest ta żona Isaaca. Dobra, tutaj. Tu mamy magazyn, więc od razu... Leżeć. To od razu... Wykorzystajmy wszystko. Ekwipunek. Sprzedaj tak. I sobie kupmy jeden. A, miotacz ognia za drogi. Jeden węzeł mocy. Tak, paliwo do miotacza przesuń. Szkoda mi to sprzedawać. Okej, a trzy węzły mocy się przydadzą. Dobra, zapis. Od razu, żeby później nie przegapić. Chociaż myślę, że tu już się kończy rozdział. Dobrze, tak dobrze. Okej, cel osiągnięty. Rozdział trzeci, korekta kursu, ukończona. Szybko lecimy przez te rozdziały. No dobra, zapiszę, jak już muszę. Rozdział czwarty, nieuchronna zagłada, mostek. Dzień dobry. Isaac, come in. Kendra's right. The ADS is completely shut. I'll need your help to fix this. Kendra, if you can hear me, see if you can get to the ship's reports. It sounds like you have better access from there. When were you going to tell us about the artifact, Hammond? This marker. I don't know anything about that. It's referenced in the captain's records. They brought it up from the planet. It's on the ship? In cargo. They think it's of alien origin, but I don't know what the hell it is. Really? CEC didn't know anything about it. You're lying. Back off! I am not the bad guy here. We're all shaky right now. You're gonna have to trust that I don't know anything about it. Okay. We've entered the debris field. Get to the captain's nest. I'll explain everything later. Hammond out. Hammond out. Dobra, bo zdobyłem te dwa... Te dwa rodzaje amunicji. Tu gdzieś powinniśmy też w tym rozdziale zdobyć, z tego co pamiętam, trzeci poziom naszego pancerza. Więc... Czym ty jesteś? Dobra, magazyn. To od razu stelaże linowe. Aha, no to tak czy siak dało nam to ta amunicja, dobra. Pociski pulsacyjne, przesuń paliwo do miotacza, przesuń. A nie, to dobra. Przyniosę to, co potrzeba? Tak. Okay. Isaac, impact on the bridge, right at your feet. I'm reading
Reporting heavy damage, but containment looks solid. Life support is stabilized. We've got to get the ADS working. Okej, zapiszmy sobie. Tak na jeden, na wszelki wypadek. Wiem, że zapisuję przy każdym tym całym punkcie zapisu, ale I don't give a damn. O, tu coś jest. Kombinezon poziom trzeci, tak. Okej. Isaac. Damn, you scared me. Place is making me jumpy. Fucking Astro is coming through the roof. Okej, co tam powiesz? I know Kendra doesn't trust me, but chwileczkę. I don't know anything about a marker or anything else. This is supposed to be a repair mission. Plain and simple. This mess is the asteroid defense system. No i tak gadają, więc tyle dobrego. You're gonna have to reroute them manually through at least three junction boxes to activate the primary cannon. Oh, but first, you need to activate the atrium elevators from bridge security. You can use them to get to the junction boxes. Mały zestaw medyczny, dobry. Be careful. I saw something out there, I don't know what. I only got a glimpse. It was big. Really big. Tego albo weź. A nie, nie mam już miejsca, to dobrze. Okej. Okay. Dziennik wydobycia. Przypadki znane do tej pory, dobra. Lista zmarłych wzrasta. Z tej strony wyjście, tak? To będzie małe starcie. Więc ja bym zapisał małe starcie z dużym kolesiem. Z przerośniętym, kurde. Nie ma nic, prawda? Już go zabiłem. Dosyć szybko poszło, bo mam ulepszoną pewnie broń. Bo jak grałem za pierwszym razem, to tak łatwo nie poszło. Czekajcie, gdzie był magazyn? Magazyn. Kurde, ta mapa jest tak nieczytelna, że jak jest. Warsztat. Magazyn jest po tej stronie. Od razu bym się w niego zaopatrzył. Tam za 20 tysięcy, dobra. Następny jest za 30. Mam porządnie ulepszoną tę piłę, więc... Więc to działa na moją korzyść. Okej. Okay. Ten pasek z drewna teraz tak wygląda fajnie. Okej, okay, ekwipunek. Paliwo do mnie otacza przez tym. Okej. Okay. Nasz ekwipunek teraz wygląda tak. Więc jest nieźle. Ile ma?
tlen 70, pancerz 10. To jest naprawdę porządny pancerz. To jest gdzieś warsztat, tak? Czy on jest trochę nosi? Okej. Rucham warsztat. Piła plazmowa. Obrażenia. Co to jest? Przeładowanie. Okej. Myślę, że jeszcze parę i będzie git. Aha, bo ja nie zwiększyłem pojemności. Ja zwiększyłem po prostu... O! Dobra. Weź go od razu. Bo na rig potrzebowałbym co najmniej trzech, żeby dojść do tego. Dobra. Weź... Pojedź tę pojemność od razu. Żeby już tutaj mieć to więcej. Więcej amunicji w naszej... Ile? Tak, tutaj to jest to? Okej. Okay. Aha, bo to włączam te windy, dobra. Dobra, wszystko już wiem. Czekajcie, tu są skrzynki. Kurde, niepotrzebnie. Zbieram takie gówna. No, kolejne to. Kolejne. You'll all be tried for mutiny. Kai, make them listen to reason. Settle down, then. Hold him. By Maritime Law Article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Matthias unfit for duty. The marker must be delivered to the church. Terence, please. I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Traitor. Heretic! Hold his head. Murderer! Hold him! Okay. He's dead. No, it was an accident. I had to stop him. Arrest the doctor. Okej. Okay. Czyli kapitan umarł przez doktorkę. Bo już ten kapitan też nie był zdrowy na umyśle. No ale cóż. Nic na to nie poradzimy. Umarł to umarł. Naciul drążyć temat. Tak to się mówi. Jak ja to mówię. Co to był za krzyk? Słyszę głosy w mojej głowie. Dobra, bo ja zbieram sporo rzeczy. A dobra, mam jeszcze sporo miejsca, na szczęście. Ale dostaję taką amunicję zamiast tej porządnej, dobra. Zapisz. Okej. Okay. Ja mam jeszcze drugą część, więc no... Co to jest? Laser stykowy. Więc niestety... Trzeci nie posiadam. Więc niestety... Choćbym chciał... Nie mogę nagrać wszystkich części. Wiedziałem, że wstaniesz, gnoju.
Okej. Znaczy planuję sobie wykupić ten Origin Access. Tam jest trzecia część. Właśnie Dead Space'a. Proszę, przyjacielu, musiałem cię zabić. Okej. Sporo kasy dostaję. Ten. Ten grubas, prawda? Staram się go zabić. A to nie jest grubas. Dobra, weź to. Akurat ta amunicja jest droga. A miejsca mam jeszcze ile? No i jeden slot wolny. A stazy nie potrzebuję. Czy powinienem go przejść, tak? Okej. Tam iść. Spoko. Troszeczkę mnie przeraziłeś, przyjacielu, ale dałeś mi węzeł mocy. Okej, okay. Keep moving. Ale węzeł mocy dostaliśmy, ile mamy? Jeden chyba, nie? Jeden, no. Dlatego tu jest testazo, dobra. To nie jest głupie. Dobra, trochę jest, ale... Ale to szczegół. Wrogowie są tu w konkretnie ustalonych miejscach. One się nie respią nagle. Więc no... Więc nie ma tutaj opcji, że... Ktoś będzie miał więcej, ktoś mniej tych. Jest ten magazyn, w którym byłem. To nie było miłe. Aha, nie mam już miejsca. Okej. Nie ma opcji, żeby było inaczej. Można powiedzieć, że każda gra, każde przejście jest takie same, no... W sumie styl gry zależy od nas. W sensie, jaką bronią gramy, co ulepszamy. I tak dalej, i tak dalej.
Więc tak. No i co? Gdzie mnie wywieziesz? Znaczy, wiem, gdzie mnie wywieziesz, ale co teraz będzie? Teraz chyba będzie działko. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam zbyt dobrze. Ale ładnie jest ta gra zrobiona, tak szczerze, jest to bardzo fajna, przyjemna gra. Co prawda nie jest to taki horror straszny. No, on w ogóle nie straszy. Przepraszam was. Jeszcze ktoś ma jakiś problem? O fuck. Gdzie on jest? Okej, już popadaliście? Okej, ja idę odnieść to, co nie potrzebuję do... A to w sumie wiesz co, jak się już uleczyłem... To weź mi te ostrza. Gdzie one są? I oddam je do magazynu. Jeśli kiedyś będę kupował z nich broń. Znaczy broń do tej amunicji. Laser stykowy. Projektor energii o dużej sile. Wiecie ten węzeł mocy. Jeszcze jeden. Ale... Ale nie. Ale na razie nie, bo nie pamiętam, kiedy będzie dokładnie następny... Jak to się nazywa? Następny... O Boże Święty, co następne? Aha. Poziom trzeci. Nie wiem, wydaje mi się, że tak, że poziom trzeci, ale mogę się mylić. No, to nie mogę użyć tego autonaprowadzenia. Jednak poziom 1. Isaac, listen up. I've gone over the MedSci reports. These things are biorecombinators. They take dead tissue, absorb it, and mold it into new forms. One iteration seems to have the sole purpose of infecting corpses. The others, well, seem to be making corpses to infect. And that body tissue we keep seeing on the walls is part of it too. I found a report that says it's a habitat changer. Okej. Energia, Boże. Amunicja zawsze się przyda. Spoko, coś tu jeszcze jest? Nie widzę. No, popieprzyło was wszystkich. O, warsztat. Co mi to ostrza rozpływacza? Dobra. Mam jeden, co prawda. Ale na te przeładowanie mogę dać. Później dam tutaj. Te dwa.
Czyli potrzebuję jeszcze raz, dwa, trzy, czterech, pięciu. Pięciu węzłów. Okej. Okay. Warte zapamiętania. Okej. Tam prosto. Ale tu coś jeszcze jest, co to jest? Pomieszczenie magazynowe. Nie, będą to pociski pulsacyjne. Kiedyś będę kupował karabin. To amunicja będzie jak znalazł. Przedostać się teraz przez te wszystkie dziadostwa. To też jest w stanie nas zabić, więc... Nie tylko tych... kosmiczków. Nie zauważyłem cię. Power transfer to the ADS. Control system suction box rerouted. I'm getting a reading. Almost there. Almost there, tak. Jeszcze jakby duży tu wyskoczył. Okej. Przynajmniej tyle, że szybko rozwaleni. O, nie idę tam. Nie idę, to pieprzę to. Tam zwykle nie ma nic, co by się opłacało. Znaczy kasa, dobra, kasa. A tu co jest? Dziennik tekstowy. Dziennik kapitana. Okej. Jeszcze nie magazynowe. O właśnie. Węzeł mocy. Ile mam już ich? Jeden, nie? No. Jeden. Potrzebuję pięciu. Więc jeszcze trochę mi brakuje. Okej. To coś jest takiego, żeby wciągnąć? Chyba nie. O, dobra, tu jest zapis. To sobie jeszcze wcześniej zapiszę, zanim pójdę tam wyżej. Okej. Ładnie zapisane. Pojedźmy najpierw na poziom drugi, zobaczymy, czy będzie nam kazało to jechać wyżej, czy tam niżej.
No mam nadzieję, że... Wyżej, dobra. Jeszcze wyżej. Okay. This is Temple. The bridge is fucked. I don't know what went on in there, but I'm not sticking around in case whatever did it comes back. I'm heading for hydroponics to find Elizabeth. Dobra. Zapiszmy sobie tu jeszcze raz dla pewności, żeby nie było. Dziękuję. Nie sprawić, żeby pękł. No chodź tu. Dobra. W sumie dobrze, że nie, bo tego mam w pizdu. Asteroid defense system now online. All right. We've got enough power, but the ADS cannon's auto targeting is down. I think it's a faulty data cable. I need you to aim the cannon manually until I can replace it. Take the elevator to the top of the ship and head for the cannon pit. Czyli tam, tak? Okay. Aha, dobra, już wiem co. Co tu trzeba będzie zrobić. Ile mam amunicji do swojej? No dobra, mam sporo. W sumie ta amunicja dodatkowa się nawet przyda, jak kiedyś zabraknie mi kasy, żeby ją sprzedać. Czy coś. Winda towarowa. Teraz będzie ciałko. Dobrze pamiętałem. Będziemy strzelać do asteroid. Isaac, you're going to have to cross the ship exterior to reach the ADS cannon. Problem is, we're still getting bombarded by asteroids. Look for cover or you'll get torn to pieces. Entering vacuum. Entering zero gravity. Warning. Multiple impacts detected across the starboard hull. Fuck. No troszeczkę mnie rozerwało. Pierwsza śmierć na ekranie. I mam nadzieję ostatnia. Ja nie pamiętam, jak to się trzeba było zrobić teraz do końca. Entering vacuum. Entering zero gravity. Warning. Multiple impacts detected across the starboard hull. Okay. Fuck. No właśnie, mogłem przeczekać to. Dobra, ale spokojnie. Moje nogi polecą tam na ziemię. Znaczy pewnie do ziemi to jest daleko jeszcze, ale to szczegół. Entering vacuum. Entering zero gravity. Warning. Multiple impacts detected okay. Across the starboard hull. Niech to się uspokoi.
Lecimy do tego. Też poczekajmy. Znowu zaczyna się uderzanie. Okej, tu chyba znowu. Tak. O fuck, nie mam tlenu. Już myślę, że uda mi się dobiec. Okej. Dobra. You're in the pit. The cannon's a mass driver, so it should punch through anything flying at us. Keep an eye on the hull's integrity. Too many of those things get by, and we're dead. I think I've almost got the system repaired. Just buy me a little more time. Okay. What the fuck? Nie jest takie proste, jak się wydaje. Dobra, tamten uderzył. Okej. Myślałem, jakby to było easy. Okej, zrobione. Okej. Okay. O, rubinowa. Rubinowa jest bardzo droga. Wiesz co? Nawężyć może jedną taką. Rubinowa jest bardzo droga. Więc no. Więc się przyda. Ale! To co dalej? Zrobimy już w następnym odcinku, więc jeśli film się sporo, zostawcie łapkę w górę, chcecie co zabierać, coś dopowiedzieć mi w porozumieniu, piszcie komentarze. Jeżeli kanał się sporo i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.